Widzieliście kiedyś tak skupionego psa? Daj piłkę! Poniedziałek, 27 lipca, rano, godzina 12. Dzisiaj nie miałem potrzeby wstawania rano. Właściwie dzisiaj nie mam potrzeby robienia nic. Tak się akurat złożyło, że dzisiejszy dzień mam wolny. Wybrałem chyba idealną porę na to, żeby chodzić z psem. A na podwórku jest ze 4 osoby ze swoimi psami. Ja nie mogę spuścić swojego, bo reszta boi się o życie swoich jorków i małych chihuahua. A jak można bać takiego psa jak ten mój dureń, który nie widzi świata poza swoją piłką? Możecie wytłumaczyć mi jedną rzecz? Kupujesz aparat za 2-3 tysiące złotych. Dostajesz taki malutki plasticzek, który ma chronić twój obiektyw w czasie transportu. Dlaczego nikt jeszcze nie wymyślił jakiegoś miejsca, gdzie można by było przechować ten dekielek? Przecież to jest pierwsza rzecz, która się gubi. Coś, co ma chronić nasz drogocenny sprzęt, nagle okazuje się, że tego nie ma. Moglibyście wymyślić jakąś małą kieszonkę, jakiś sznureczek, albo nie wiem, element z rzepą na przykład, który przyczepia się do paska. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze gubię. Co prawda ten aparat jest pożyczony, dlatego staram się zwracać jak najbaczniejszą uwagę na to kółeczko, ale i tak muszę się przyznać, że trzykrotnie straciłem już orientację, gdzie to jest. Wolny dzień nie oznacza, że nie pojadę dzisiaj do pracy na chwilę, żeby załatwić jedną drobną rzecz. A Dorota, gdzie ty się wybierasz? Do czytelni. Mówi, że w domu nie lubi czytać, więc do czytelni iść. Ale ty bierzesz psa. Trochę tak. Ja go nie biorę, bo ja jadę po rower. Jadę kręcić filmiki do tego filmiku. Chcesz być u mnie w odcinku? Chcesz, nie? No, pewnie. Super. Cześć, Michał. Siema. Dziękuję bardzo. I jutro... no to będzie już... Dobra, dzięki. Wszystko załatwione, możemy jechać, robić timelapsy. Używam teraz rąbka swojej tajemnicy. Pokażę wam, jak kręcę timelapse. Znajdujemy się właśnie na moście Śląsko-Dąbrowskim. A tutaj umieściłem telefon, który, jak okazuje się, kręci o wiele lepiej niż mój aparat. I proszę bardzo, filmik dla mnie. No i wtedy musimy kończyć, bo zaczyna padać deszcz. Jednym z minusów timelapse'a jest to, że trzeba długo czekać, żeby mieć taki bardzo króciutki kawałek, który by zobaczyliście właśnie przed chwilą. Ja tu stoję 15 minut, żebyście wy oglądali 7. Od czasu do czasu pod nasze okna przychodzą Cyganie. Sorry, Romowie. Ewidentnie komuś nie spodobał się ich występ. Wolny dzień, więc nie można siedzieć w domu. Dzwonimy do Sebka. Ej, co robisz?